Witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na króciutką recenzję produktu złuszczającego z ZIAI. Jest to krem złuszczający, 5% kwas migdałowy i kwasy AHA. Na początek przeczytam Wam, co o tym produkcie napisał producent na pudełku. Jest to lekki preparat przeznaczony do stosowania w domu przed planowanym zabiegiem głębokiego złuszczania. Polecany do codziennego stosowania na noc dla osób ze skórą trądzikową, tłustą, mieszaną. W trakcie stosowania może wystąpić zaczerwienienie, łuszczenie na skórka, które jest naturalną reakcją skóry. Zawiera antybakteryjny kwas migdałowy i alfa-hydroksykwasy w stężeniu łącznym 5%. Substancjami aktywnymi w tym kremie jest kwas migdałowy, kwasy AHA, mlekowy, cytrynowy, glikolowy, maleinowy i winowy, alantolina i prowitamina B5. Ja kupiłam ten produkt w sklepie ZIAI. Dokładną cenę podam Wam pod filmikiem. Szukałam takiego delikatnego preparatu złuszczającego, żeby po lecie delikatnie odświeżyć moją twarz. Nie szukałam nic takiego bardziej inwazyjnego. Bardzo zależało mi na tym, żeby skórę oczyścić, żeby pozbyć się zaskórników, bo jak wiecie, moja cera jest cerą mieszaną, więc bardzo szybko się zapycha. Na policzkach często mam problemy z takimi zaskórnikami zamkniętymi, więc szczególnie w tym okresie końcówka lata, początek jesieni i zima lubię właśnie stosować kwasy. I pomyślałam, że dam szansę temu produktowi. Jest to rzeczywiście bardzo delikatny produkt. Jest bardzo wydajny, wielkość dosłownie ziarnka grochu wystarczy, żeby dokładnie pokryć całą twarz tym produktem. Po nim twarz jest taka bardzo świecąca, więc do stosowania moim zdaniem tylko i wyłącznie na noc. Tutaj producent napisał, że można go stosować na dzień, trzeba pamiętać o zastosowaniu filtrów. Ja natomiast używałam go tylko i wyłącznie na noc, nie polecałabym go do używania w ciągu dnia. Do momentu wchłonięcia właśnie cera jest taka bardzo błyszcząca, on dosyć szybko i ładnie się wchłaniał w moją twarz. I teraz co działo się z moją buzią? Po około 2 dniach zauważyłam bardzo dużo takich złuszczających się skórek w tej strefie, tutaj nos, trochę na czole i tutaj w tej okolicy brody, reszta twarzy wszystko było ok, nie zauważyłam żadnego innego takiego intensywnego złuszczania. Cera nie była podrażniona, co wydaje mi się jest na plus. I jeżeli chodzi o zaskórniki, mi głównie chodziło o pozbycie się tych zaskórników otwartych, czyli tak zwanych wągrów. Świetny produkt, bardzo fajnie oczyszcza twarz i te zaskórniki, nie chcę Wam tak za bardzo dokładnie obrazowo opowiadać, ale cera jest złuszczona, więc one same, samoistnie właściwie się oczyszczają i wychodzą na wierzch i bardzo łatwo jest je usunąć właśnie przy pomocy na przykład maseczki. On ma taką dosyć medyczną, jak dla mnie taki medyczny zapach. Nie podrażniał mnie, bardzo ładnie nawilża. Moja cera po zastosowaniu tego produktu już przez dłuższy czas jest pięknie rozświetlona, jestem bardzo zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe zanieczyszczenia skóry i zaskórniki zamknięte, to ten kremik sobie z nimi nie poradził. Tutaj to stężenie jest rzeczywiście bardzo malutkie, bo to jest tylko 5%. Ja wiem, że ZIAI produkuje preparaty, takie typowo kwasy do oczyszczania i tam już mamy te stężenia wyższe. Ale ja tak jak mówię, chciałam tylko oczyścić twarz, nie zależy mi na jakimś tam gruntownym złuszczaniu mojej cery. I zaskórniki zamknięte, jakieś te drobne takie białe kuleczki, które gdzieś tam zwykle na policzkach lub tutaj na brodzie mi się robią, nie poradził sobie, to jest po prostu za słaby produkt, więc jeżeli szukacie takiego produktu naprawdę złuszczającego bardzo intensywnie lub macie bardzo duże problemy z cerą, to jednak jest to produkt za słaby. Jakieś tam drobne blizny potrądzikowe myślę, że da radę usunąć, natomiast już taki poważniejszy trądzik wydaje mi się, że jest to za słabe stężenie tych kwasów. Ogólnie bardzo fajny produkt, chętnie do niego wrócę, jeszcze tutaj dosyć sporo mi zostało, bo tak jak mówię, on jest bardzo wydajny. I rozświetlenie, pozbycie się wągrów, ogólne takie odżywienie skóry, takie wyrównanie kolorytu i co mnie też bardzo ucieszyło, matowienie. On bardzo fajnie matuje cerę i cera jest taka oczyszczona i taka świeża. I ta moja strefa, która zawsze w pierwszej kolejności zaczyna się w ciągu dnia świecić, jest bardzo fajnie wyrównana i taka zmatowiona.
Więc jak najbardziej wydaje mi się, że bardzo dobry produkt Ziai. Mogę go Wam ze swojej strony serdecznie polecić, tylko tak jak mówię, to zależy, co chcecie osiągnąć na swojej buźce po kwasach, bo jeżeli macie duże zmiany trądzikowe, jeżeli macie dużo zamkniętych zaskórników, to jest produkt za słaby. Myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze też do cery suchej, o której tutaj producent nie wspomina, bo kwasy alfa-hydroksylowe mają fajne działanie nawilżające, więc to też mogę polecić nie tylko do skóry trądzikowej, do skóry tłustej, mieszanej, ale również myślę, że świetnie sprawdzi się w cerze. Słuchaj, kochani, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta króciutka recenzja pomoże Wam podjąć decyzję, jeżeli myślicie o zakupie tego produktu. Myślę, że naprawdę warto. A ja się już z Wami żegnam. Koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i subskrybujcie kanał Ani Ani, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja oczywiście widzę się z Wami w pozostałych filmikach. To na razie, pa, pa!